8 stycznia, witam w cotygodniowym programie informacyjnym dla ludzi świadomych, a w nim co nieco o stanie ekonomii, polityki, kulisy afer, analizy działań syjonistycznych elit oraz inne, które wymagają świadomego postrzegania i nagłośnienia. Więcej informacji znajdziecie również na mojej stronie polskaświadoma.pl. Tymczasem zapraszam Was do przeglądu informacji z ubiegłego tygodnia. Mamy Polskę wolną od GMO od 28 stycznia. Niemniej jest interesujące również, jakie jest stanowisko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Jest zakaz upraw, ale brak zakazu sprzedaży. Takie dziurawe ustawodawstwo służy tylko międzynarodowym korporacjom, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce, bowiem Niemcy, Francja i inne kraje już wprowadziły zakaz upraw GMO. To prawo doprowadzi do dalszego niszczenia polskiego rolnictwa, naturalnego środowiska i zdrowia Polaków, najważniejszych wartości, których odzyskanie będzie niemożliwe. W dodatku ustawa poważnie ogranicza dostęp do tradycyjnych nasion. Równocześnie rząd PO-PSL nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w państwach, służbach odpowiedzialnych za kontrolę realizacji rozporządzeń, jak też zwiększenia środków na działania kontrolne. W tej sytuacji rozporządzenie, nawet gdy zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską, pozostaną martwe. Rozporządzenie zakazujące uprawy kukurydzy Monsanto 810 i ziemniaków Amflora to przerzucenie na rolników odpowiedzialności za nieudolne ustawodawstwo. Rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO, nie czytają, podobnie jak wielu z nas, tego, co pisze małymi literami na opakowaniach. Konsekwencje wprowadzenia tej ustawy poniesiemy wszyscy, bo będziemy zmuszeni jeść żywność z GMO. Zanieczyszczenie upraw tradycyjnych jest już na 100% pewne. Nasze zdrowie, zanieczyszczenie środowiska i utrata niezależności żywieniowej Polski nie mają znaczenia dla większości polityków i tych, co popierają tę ustawę i rozporządzenia. Finałem oczywiście tej ustawy będzie droga żywność. Oczywiście ta ustawa doprowadzi też do takiego finału. Pomimo że rząd zapowiada, że wprowadza GMO, aby produkować taniej, to nie ma czym, to nic wspólnego z tym. Celem tego rządu jest uzależnienie Polski od obcych technologii, od genetycznie modyfikowanych nasion, które są produkowane przez wielkie koncerny zagraniczne i to właśnie te koncerny będą decydowały o cenach żywności. To jest oczywiście mydlenie oczu opinii publicznej, ponieważ są to dwie odmiany krytykowane w Unii Europejskiej i wycofywane z rynku ze względu na swoją udowodnioną szkodliwość. Rząd w ten sposób chce powiedzieć, że zrobił coś w temacie, ale jednocześnie wpuszcza wszystkie odmiany zaakceptowane przez Unię Europejską do wysiewu na terenie Polski. Trochę ekonomii. Fałszowanie długu. Dzięki wchodzącej w życie od stycznia nowelizacji ustawy o finansach publicznych rząd wprowadza kolejną sztuczkę, która pozwala obniżyć oficjalną wielkość długu. Stosowana przez rząd kreatywna księgowość osiągnęła nowy etap. Minister finansów Rostowski zmienił sposób liczenia długu publicznego. Dzięki posłom rządowej koalicji parlament nowe przepisy przegłosował i od 1 stycznia 2013 roku wejdą one w życie. Dokonano zmian, które zafałszują faktyczny stan finansów III RP. Ta zmiana przepisów została zrobiona wbrew logice i międzynarodowym standardom rachunkowości. Jedynym jej celem jest manipulacja wielkością długu publicznego. Z pozoru wszystko będzie się zgadzało, ale w rzeczywistości zadłużenie państwa będzie o wiele większe niż na papierze. Na rynku pracy oczywiście coraz gorzej. Wzrósł wskaźnik rynku pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Ta niekorzystna tendencja utrzymuje się już 7 miesiąc, a w ostatnich dwóch znacznie przybrała na sile. GUS również podał nowe dane na temat bezrobocia. Wśród rodzin z co najmniej czwórką dzieci odsetek osób zaliczanych do kategorii biednych sięga niemal połowy wszystkich. Dokładnie jest to 44%, o ile w 2011 roku co 14 Polak żył w skrajnym ubóstwie. Bezrobocie gwałtownie rosło w zeszłym roku, mimo że tysiące Polaków wyjeżdżało z Polski do pracy w Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej, w ten sposób obniżając statystyki bezrobocia. Prognozy te jednak na ten rok są jeszcze bardziej alarmujące. Co siódmy Polak ma być bez pracy i to mimo emigrantów i sporego jak na Europę tak zwanego dużego bezrobocia. Wychodzi na to, że to PiS przestrzegał przed nową falą bezrobocia w 2013, a nie ugasz od sześcianu minister finansów Rostowski. Dane Eurostatu, czyli takiego unijnego GUS-u, pokrywają się z polskimi statystykami, czyniąc z naszego kraju jeden z czterech najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej obok Rumunii, Bułgarii i Łotwy. To oznacza, że wyprzedziła nas nawet bieda jak mysz kościelna Litwa. Gospodarka słabnie, wzrasta ilość
zadłużeń, wzrasta ilość komorników. Choć danych za 2012 rok jeszcze nie ma, to z szacunków Krajowej Rady Komorniczej wynika, że blokad kont mogło być nawet 4,5 miliona, czyli 20% więcej jak w ubiegłym roku. Wtedy było ich 3 miliony 700. Komornikom zajęcia przybywa systematycznie z roku na rok. Niemal połowa dłużników to klienci parabanków, którzy wpadli w pętlę kredytową. Obecnie działa 1050 komorników, podczas gdy w 2005 roku było ich 600. W tym roku ich liczba jeszcze się zwiększy o około setkę. Tusk wyprzedaje kolejne rodowe srebra. Zgoda zarządu na sprzedaż udziałów Skarbu Państwa w spółkach różnego rodzaju. Tym razem rząd chce sprzedać kluczowe polskie spółki, za które planuje uzyskać 12 miliardów. To kolejne sięganie po resztki sreber rodowych, które zostały jeszcze w polskich rękach. Jeśli te zapowiedzi okażą się prawdą, to widać, że władza na koniec swojej działalności postanowiła rozgrabić do reszty polski majątek. Kolejną informacją potwierdzającą ten proceder jest to, że zarząd naszego wspaniałego kraju zdecydował o sprzedaży kolejnych udziałów PGE, PKO BP, PZU i tak dalej. To kolejny aktualnie rozpaczliwy ruch wyprzedaży resztek majątku narodowego. Trzeba zresztą postawić sprawę jasno. Tak zwana polska prywatyzacja jest największym skandalem w historii gospodarczej powojennej Europy. Jest to rabunkowa wyprzedaż wszystkiego, co jeszcze należy do naszego państwa. Bardzo często za bezcen, dokonywana w oparciu skandali i korupcji, o czym dowiadujemy się niestety najczęściej po wielu latach. Obawiam się, że niedługo będziemy jednym w Unii Europejskiej krajem, w których już niczego nie będzie dało się sprzedać, bo wszystko zostanie sprywatyzowane. Tylko przez ostatnie 5 lat obecna koalicja rządowa sprzedała majątek za ponad 50 miliardów złotych. Szykujemy się na gigantyczny strajk na Śląsku. W lutym zastrajkować może kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Śląska. Trwają tam przygotowania do gigantycznego strajku, jaki podaje Rzeczpospolita. Jak powiedział w gazecie Dominik Kolosz, szef Śląskiej Dobrowskiej Solidarności, do największego od 1981 roku protestu w większości branż może dojść już w pierwszej dekadzie lutego, ale dokładne daty nie podał. Założymy w październiku Międzynarodowy Komitet Protestacyjno strajkowy, który skupia śląskie oddziały największych central związkowych w kraju. Domaga się on stworzenia ulg dla przedsiębiorców utrzymujących zatrudnienie w kryzysie. Domaga się również stworzenia innych miejsc pracy, również dla tych, którzy zostali już zwolnieni. Uczestnictwo w strajku potwierdzili już m.in. hutnicy, koksownicy, kolejarze i pracownicy zbioru zbrojeniówki. Teraz dołączą do nich m.in. górnicy i energetycy. Sprawa smoleńska. Pobrane przez polską prokuraturę próbki z smoleńskiej brzozy, która rzekomo doprowadziła do katastrofy Tu-154, nie nadaje się do przeprowadzenia na nich wiarygodnych badań. Jedynej miarodajnej analizy drewna brzozy smoleńskiej dokonał zespół amerykańskich naukowców, który pracował na próbkach pobranych zaraz po katastrofie. O smoleńskiej brzozie zrobiło się ostatnio głośno w związku z decyzją Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Jego przedstawiciele odmówili przekazania polskiej prokuraturze fragmentów drzewa wyciętych przez polskich ekspertów w październiku 2012 roku. Choć nasi biegli wnioskowali o ich wydanie, analiza zabezpieczonych próbek ma potwierdzić lub wykluczyć prawdziwość rosyjskiej wersji o zderzeniu samolotu Tu-154 z brzozą. Z wiarygodnością ostatecznych wniosków może być jednak zasadniczy problem, jako że będą one oparte na niewiarygodnych próbkach drewna z tego drzewa. Mamy teraz również bardzo głośno w temacie ABW. Większość polityków uważa, że za dymisją generała Bondaryka kryje się konflikt między nim a premierem Tuskiem w sprawie zmian w sposobie funkcjonowania ABW. Jest to dymisja bardzo znacząca, bo ona pokazuje, że zmiany mają m.in. polegać na istotnym ograniczeniu pozycji i roli ABW. Premier Donald Tusk zapowiedział, że dopiero za 2 miesiące dowiemy się, w jaki sposób zostaną zmienione służby specjalne. Do tego czasu będą miały tymczasowego szefa, a funkcjonariusze nie będą wiedzieli, co ich czeka w przyszłości. To wprowadza totalny bałagan i całkowitą destabilizację polskich służb specjalnych. Także tutaj moje jedno słowo, jest to absolutnie powiązane z tym, co dzieje się teraz w TVN-ie odnośnie wystąpień niejakiego sędziego Tulei. Może się wam wydawać, że w pewnym sensie jest to atak na sądy, czy też na sposób funkcjonowania sądów, ale absolutnie należy odbierać to, co powiedział ten sędzia, jako potwierdzenie tego, że ABW wymaga zmiany, gdyż ta cała zmiana szefa ABW jest absolutnie niebywała i naprawdę wprowadza gigantyczny chaos, jeżeli chodzi o organizację służb
specjalnych w Polsce. Wchodzimy teraz do Europy. Mamy teraz w zasadzie takie zjawisko, które można nazwać zapalnikiem, ponieważ zdaniem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża kolejnym po krajach arabskich, takich jak Syria czy też Libia, punktem zapalnym masowych wystąpień i burzliwych protestów na świecie może być Europa. Z badań Eurostatu wynika, że prawie 120 milionów mieszkańców Unii Europejskiej żyje poniżej europejskiej granicy ubóstwa. Ich dochód jest niższy niż 60% przeciętnego dochodu w Unii. Ludzi ubogich i żyjących na granicy ubóstwa przybywa w takim tempie, iż Czerwony Krzyż nie boi się już określać starego kontynentu mianem obszaru dotkniętej głębokim kryzysem. Kolejny przykład na to, jak władza daje sobie radę, a więc właściwie oszukuje swoich obywateli, tym razem w Hiszpanii. Hiszpańscy oburzeni oskarżyli premiera Mariano Rajoya, czterech ministrów jego rządu oraz 58 deputowanych o malwersację funduszy publicznych i przywłaszczenie dóbr. Wniesiona została w tej sprawie skarga do Najwyższego Trybunału. Hiszpański parlament w 1982 roku uchwalił tak zwane prawo do przejrzystości, które nakazuje politykom rozliczać się z tego, jak wydają pieniądze z budżetu państwa. Sami parlamentarzyści nigdy jednak nie wywiązali się z owego obowiązku. Skarżący się są zbulwersowani tym, że przedstawiciele rządu pobierają co miesiąc diety za hotele i wyżywienie, mimo że wszyscy mieszkają, mają mieszkania w Madrycie. Ukrywane przed społeczeństwem są wydatki parlamentu. Wiadomo tylko, że na pensje deputowanych wydano państwo 19 milionów euro, a na podróże każdego z nich rocznie 20 tysięcy euro. Ponad milion euro płaci parlament za rozmowy telefoniczne, a 7 tysięcy za mandaty deputowanych. Mamy Hiszpanię pogrążoną w kryzysie i również rządy tych państw, bo to nie tylko tam się dzieje, które lekką ręką wydają pieniądze obywateli, mimo tak drastycznych cięć, jakie w Hiszpanii są prowadzone od w zasadzie zeszłego roku. Kolejna informacja potwierdzająca, że świat się zbroi, tym razem Rosja, 71 śmigłowców, 42 tysiące myśliwce zostają sprzedane właśnie przez Rosję Indiom za niemal 3 miliardy dolarów. To efekt wizyty Putina w New Delhi. Rosjanin udał się do Indii w celu odnowienia wpływów Rosji w sferze handlu uzbrojeniem, które w ostatnich latach zostały mocno naczerpnięte przez USA i Europę. Na dodatek rosyjski państwowy koncern Russia Helicopters, indyjska firma India's Elcom podpisał umowę joint venture w celu utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa produkującego śmigłowce. Zawarto też umowę wartą 2 miliardy dolarów na rzecz wspierania handlu. No i cóż się dzieje z tym uzbrojeniem, w jakim celu? Być może takie dziwne zjawiska, które są niepotwierdzone przez oficjalne media, jak to, że indyjskie siły zbrojne dokonały najazdu na sąsiednie terytorium i to powiedział przedstawiciel dowództwa wojskowego Pakistanu. Islamabad twierdzi, że oddziały indyjskiej armii zaatakowały posterunek wojskowy na terenie Kaszmiru, znajdujący się pod kontrolą Pakistanu. W wyniku napadu jeden z pakistańskich żołnierzy zginął, a inny został ranny. Ten incydent może spowodować wzrost napięcia w stosunku pomiędzy dwoma mocarstwami nuklearnymi, mówi właśnie w oświadczenie dowództwa Pakistanu. Strona indyjska jeszcze nie skomentowała tego zdarzenia. Póki co nasze media absolutnie o tym nie informują. Mamy tutaj kolejne potwierdzenie również tego, że szykuje się coś grubszego, jeśli chodzi o w ogóle Bliski Wschód. Otóż do Turcji dotarły już pierwsze grupy żołnierzy mające obsługiwać instalowane tam pociski antyrakietowe, ale również NATO rozpoczęło rozmieszczenie baterii Patriot w Turcji. O rozmiarze, o rozmieszczeniu tych rakiet zwróciły się do NATO władze w Ankarze po kilkukrotnych ostrzałach terytorium Turcji przez wojska Asada. W atakach zginęli tureccy cywile, szefowie dyplomacji pozostałych państw członkowskich odpowiedzieli pozytywnie na prośbę władz w Ankarze. No i oczywiście zadaniem NATO jest ochrona obywateli, terrorystów krajów członkowskich. No i dziś potwierdzamy nasze zobowiązania i solidarność. I takie jest oświadczenie tłumaczące rozmieszczenie baterii amerykańskich, trzeba dodać, baterii rakiet w Turcji. I to, co przed chwilą również wspomniałem, potwierdzenie tego, że coraz więcej żołnierzy przebywa do Turcji. Zgodnie z decyzją NATO mamy jeszcze więcej
uzbrojenia, które oczywiście jest niesione na plecach Amerykanów. Zgodnie z decyzją NATO, Ameryki i Niemców i Holandii rozmieszczone są w Turcji po dwie baterie Patriotów oraz jeszcze około 800 żołnierzy. Europejskie dowództwo USA z siedzibą w Stuttgardzie poinformowało już, że amerykański personel i sprzęt zaczęły przybywać do bazy lotniczej w południowej Turcji. NATO zaakceptowało żądanie Turcji w sprawie przysłania Patriotów, gdy kilkukrotnie doszło do ostrzelania wymienionego wcześniej przeze mnie terytorium. Mamy jeszcze kolejną taką ciekawą informację, która może również sugerować, że naprawdę zmienia się układ sił w tym regionie. Otóż nie jesteśmy zaniepokojeni losem rządu Asada. Wiemy, co tam się dzieje i wiemy, że ta rodzina jest u władzy od 40 lat. Jest to oczywiście komentarz Rosjan, a więc wielkich sojuszników Syrii, którzy ostatnio po prostu wycofują się ze wsparcia tego kraju. Można powiedzieć, że po wizycie w Syrii specjalnego wysłannika ONZ-u, do której doszło pod koniec ubiegłego roku, wielu dziennikarzy pytało go, jak ocenia morale syryjskiego prezydenta. Powiedział on, że syryjski lider czuje się pewnie, jest to polityk, który jest przygotowany na okres wieloletniej wojny prowadzonej na wielu frontach. No i widząc tą pewność siebie syryjskiego prezydenta i jego wysokie morale, uznano, że nie jest prawdopodobne jego wcześniejsze odejście. Też ja polecam zobaczyć sobie wystąpienie Asada, które miało miejsce w niedzielę, gdzie naprawdę jest on pełen optymizmu i wyraźnie pokazuje opór wobec syjonistów, którzy chcą podzielić jego kraj na trzy części i poddać się absolutnie on nie zamierza. Mamy tutaj jeszcze mały epizod tego regionu, którym jest właśnie Liban. Do Libanu z Syrii od 20 miesięcy ogarniętej krwawą rebelią uciekają nie tylko tysiące uchodźców i też mówi się coraz więcej, że właśnie kryzys związany z sytuacją w Syrii rozleje się na sąsiedni Liban. Tymczasem z tego, co mówiłem już w poprzednich programach, Liban również jest celem syjonistów i tu problem polega jedynie na tym, że Irańczycy zaproponowali jak najbardziej wsparcie dla tego kraju, dla tego regionu i też zastrzegli sobie, że jakakolwiek militarna interwencja w tym kraju będzie oznaczała otwartą wojnę również z Iranem. Także cały ten region znowu się gotuje. Media komentują to oczywiście jak zwykle z perspektywy prosyjonistycznych mediów, z perspektywy prosyjonistycznej metody myślenia, tak powiem, ponieważ nie można znaleźć absolutnie nic, co pokazałoby, że to, co się dzieje w Syrii, jest wynikiem syjonistycznej polityki dążącej do zdestabilizacji tego regionu. A tu kolejna informacja, która potwierdza to, że jednak jest coś nie tak z tym, co mówi się na temat sytuacji w Syrii, ponieważ Bashar Assad jest w Rosji uznawany za antyglobalistę 2012 roku, co jest bardzo ciekawe. W jednym z internetowych badań na ten temat można znaleźć informację, która stawia zupełnie innym świetle tego prezydenta. Oczywiście ja popieram właśnie tego typu inicjatywy, które jednocześnie nagłaśniają kierunek z tej syjonistycznej polityki i warto w tym momencie powiedzieć, że po wizycie w Syrii tego wysłannika ONZ, o którym wspomniałem, można powiedzieć, że on się nie podda i że niezależnie co media, jak będą pokazywać, to on zamierza do samego końca bronić się przed globalistami. Kolejny temat, to już pewnie wielu z Was słyszało, jest to tylko kolejny epizod tego rozbrojenia, bo to jest oczywiście proces, który ma na celu przygotować wielki przewrót w Ameryce. Mamy tutaj nieuchronne wprowadzenie drakońskiej legislacji kontroli broni, postrzelanie w Newton,
i fakt, iż ustawa natychmiast kryminalizuje miliony posiadaczy broni w Stanach Zjednoczonych i też pojawiają się obawy, że administracja Obamy może uruchomić ruch w kierunku konfiskaty broni, która nigdy nie była jeszcze tak ogromna. W przypadku masowych zamieszek, niepokojów społecznych lub stanu wojennego zasoby wojskowe zostaną wykorzystane do pomocy władzom lokalnym i państwom w celu przywrócenia i utrzymania prawa i porządku. W następstwie huraganu Katrina przykładowo policja Nowego Orleanu i funkcjonariusze amerykańskiej policji skonfiskowali broń palną. Broń została oczywiście zabrana. Jedynie organy ścigania będą mogły mieć broń i to jest jak najbardziej złamanie drugiej poprawki do Konstytucji Amerykańskiej. Gwardia Narodowa przeprowadziła bez nakazu sądowego przeszukania domów nie tylko na terenach, gdzie uderzył huragan pod pretekstem zatrzymania brutalnych rabusiów, ale także w niezależnych obszarach, które nie były dotknięte przez huragan. Także to było oczywiście do przewidzenia. Wszystkie tego typu akcje, które również zobaczycie w przyszłości, są prowokowane właśnie po to, żeby pokazać światu, że jednak Ameryka nie może posiadać broni i że ten proceder musi się skończyć, gdyż jedyną nacją i też opcją polityczną poza ludźmi powinna być władza, która posiada broń, i pokazuje to również, że wielki plan wykolejenia Ameryki wchodzi w nową fazę. Jestem ciekaw, jak to będzie przebiegało, to rozbrojenie Amerykanów, bo ja sądzę, że oni tak łatwo nie oddadzą broni. Tymczasem, żeby było zabawnie, Departament Bezpieczeństwa Narodowego kupuje również kolejne sztuki amunicji. Mamy informację o tym, że nowy zakup należy dodać do potężnych już ilości zmagazynowego przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego, uwaga, 1,6 mld sztuk amunicji w ciągu tylko ostatnich 9 miesięcy. Istnieje ogromna sprzeczność w działaniach administracji Obamy na rzecz kontroli broni u obywateli, podczas gdy rząd federalny zbroi się po zęby w arsenał, który starczyć ma na prowadzenie pełnej wojny naziemnej przez 7 lat. W rzeczy samej podwójny standard jest oszałamiający, gdzie Amerykanie są atakowani za składowanie arsenałów broni, które następnie okazują się być kilkoma pistoletami, podczas gdy federalny rząd buduje bardzo realny arsenał przy kompletnej ciszy mediów głównego nurtu. Można się zastanowić, na co tak ogromna ilość amunicji, 1,6 mld plus teraz te 200 000, to przecież myślę, że na każdego Amerykanina starczy po jednej takiej kuli. W każdym bądź razie oni potrzebują więcej, więc to jest właśnie pytanie, na co oni się przygotowywują, dlaczego tego typu działania są tak ze sobą w tym krótkim czasie powiązane. Z jednej strony jest rozbrojenie, z drugiej strony dozbrojenie rządu. Pożyjemy, zobaczymy. Kolejną informacją, którą chciałbym się z wami podzielić, to jest to, że wzrasta nam ilość i też siła częstotliwości trzęsień ziemi. Dane sejsmiczne za ostatni miesiąc, grudzień, wskazują, że na całym świecie następuje znaczny wzrost częstotliwości trzęsień ziemi powyżej magnitudy 5,5. Wykresy pokazują wyraźnie alarmujący trend wzrostowy siły i częstotliwości trzęsień ziemi na świecie. Dobrym przykładem lokalnej aktywności sejsmicznej, który potwierdza globalną tendencję, jest Kostaryka, gdzie w 2012 roku doszło do znacznego wzrostu ilości zdarzeń sejsmicznych. Po silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,6 w skali Richtera, do którego doszło 5 września 2012 roku, spowodowało to wzrost aktywności nieobserwowany tam od ponad 60 lat. W tym kraju w 2010 było łącznie 6245 trzęsień, w roku następnym było ich 5483, a w 2012 już 11 tysięcy. A więc wzrosty są zauważalne. I też mój komentarz jest taki, oczywiście Ziemia jest powiązana w pewnym sensie z ludźmi. Im więcej dzieje się na przestrzeni mentalnej, tym więcej dzieje się również na powierzchni Ziemi i można stwierdzić, że im bardziej ludzie się obawiają, boją, w tym sensie im więcej emocji jest na powierzchni, tym bardziej się to przekłada na to, co się dzieje wewnątrz Ziemi, i myślę, że to jest również potwierdzenie na to, że wzrasta jakby globalne napięcie tym, co się dzieje, bo oczywiście ujście ma to swoje w naturze. Kolejna informacja
tym razem bardzo pozytywna i bardzo ciekawa, ponieważ interesują mnie wszystkie rzeczy absolutnie związane z jakimkolwiek również przełomem naukowym. Mamy tu nastolatka, który podważył teorię Einsteina i Newtona. W czasie kilkudniowego stażu w obserwatorium astronomicznym 15-letni Neil Ibata stworzył program informatyczny, dzięki któremu udowodnił, iż teorie dotyczące kosmosu są błędne. Dokonał pomiarów, które wykazały, że tak zwane galaktyki karłowate krążą w sposób skoordynowany wokół wielkiej galaktyki Andromedy. Renomowane pismo naukowe Nature podkreśla, że podważa to dotychczasowe fundamenty astrofizyki, według której galaktyki karłowate miały przemieszczać się w sposób mniej lub bardziej chaotyczny. Połączę to jeszcze z jedną informacją, która przykuła moją uwagę. Astronomowie z California Institute of Technology uważają, że w samej tylko Drodze Mlecznej znajduje się około, uwaga, 100 miliardów planet. Szacunków takich dokonali na podstawie analizy gwiazd Kepler-32, która, jak sądzą, jest reprezentacyjna dla większości gwiazd i może służyć jako wzorzec do badań nad formowaniem się większości planet. Profesor Jonathan Swift, główny autor badań, przyznaje, że 100 miliardów to olbrzymia, robiąca wrażenie liczba. Średnio przypada jedna planeta na gwiazdę. Słuchajcie, z obecnym czasem wiąże się również wzrost świadomości, który objawia się właśnie w odkryciach. Jeżeli chodzi o to, co mówi się obecnie o kosmosie, to są to wbrew pozorom przełomowe odkrycia, zwłaszcza to, co powiedziane jest tutaj na temat tej ilości planet, gdzie rządy wszystkich państw absolutnie potwierdzają zgodnie, że życia pozaziemskiego nie ma. Tymczasem przy tak ogromnej ilości planet tylko i wyłącznie w naszej galaktyce jest to wręcz nieprawdopodobne, by taki fakt miał miejsce. Czyli z jednej strony mainstream już zaczyna przygotowywać nas na tego typu rewelacje jak istoty pozaziemskie, z drugiej strony oczywiście mamy całą masę naukowców, którzy będą bronić tezy, że jesteśmy sami we wszechświecie. W tym tygodniu to będzie wszystko. Następny program już niebawem. Będę robił takie krótkie analizy, myślę na pewno raz w tygodniu. Także zapraszam wszystkich do odwiedzania mojego portalu polskaświadoma.pl oraz do oglądania naszej telewizji wolnaludzkość.pl. Dziękuję.